Na malowniczej farmie, otoczonej zielonymi łąkami i kolorowymi polami, mieszkał wyjątkowy traktor. Był to złoty traktor, który lśnił w słońcu, przyciągając uwagę wszystkich wokół. Ten niezwykły traktor miał tego dnia trzy ważne zadania do wykonania. Złoty traktor wyruszył wcześnie rano, gotowy do akcji. Jego pierwszym zadaniem było zaoranie dużego pola, które przygotowywano pod nową uprawę. Do realizacji tego zadania niezbędne było odpowiednie narzędzie, którym okazał się kultywator. Traktor udał się na plac, gdzie znajdował się kultywator i podczepił go starannie do swojego zaczepu. Po dokładnym sprawdzeniu, czy wszystko jest na miejscu, ruszył w stronę pola. Gdy dojechał na miejsce, jego błyszczące koła wbijały się w ziemię, tworząc równe bruzdy. Słońce wschodziło nad horyzontem, a złoty traktor pracował niestrudzenie, pozostawiając za sobą idealnie przygotowaną glebę. Dzieci z farmy, które z fascynacją obserwowały pracę złotego traktora, były pod wrażeniem jego siły i precyzji. Codziennie oglądały, jak traktor wykonuje różne zadania, ucząc się, jak ważna jest każda czynność na farmie. Ich oczy błyszczały z zachwytu, gdy patrzyły, jak złoty traktor orze ziemię. Pole było już gotowe na nowe nasiona, a traktor z dumą przyglądał się swojemu dziełu. Po krótkim odpoczynku złoty traktor otrzymał zadanie nawożenia wcześniej zaoranego pola. Podłączył więc rozsiewacz nawozu, napełniony po brzegi i ponownie ruszył w pole. Z precyzją rozrzucał nawóz równomiernie, upewniając się, że każda część pola została odpowiednio nawożona. Dzięki temu gleba stała się żyzna i bogata w składniki odżywcze, gotowa na przyjęcie nasion. Nawożenie pola było niezwykle ważnym zadaniem, a złoty traktor wykonał je perfekcyjnie. Ostatnim zadaniem było zgrabienie siana. Złoty traktor przymocował grabie i wyruszył na pole. Jego obracające się ramiona precyzyjnie zebrały rozrzucone siano, tworząc równe pole. Traktor pracował metodycznie, poruszając się po polu i upewniając się, że każde źdźbło trawy zostało zgrabione. Kiedy traktor skończył pracę, pole było pełne równych, spójnych rzędów siana gotowego do zbioru. Wieczorem, gdy słońce zaczęło zachodzić, złoty traktor wrócił do swoich przyjaciół. Był zmęczony, ale szczęśliwy. Wiedział, że wykonał wszystkie swoje zadania perfekcyjnie. Pola zostały zaorane, nawożone, a siano zgrabione. Na malowniczej farmie, wśród zielonych pól i złotych łanów zbóż, zapadła decyzja, czas zbudować budę dla psa. Właściciele farmy uznali, że ich wierny czworonóg zasługuje na wygodne schronienie. Do tego zadania miały posłużyć dwie maszyny – czerwony traktor oraz żółta koparko-ładowarka.
Ready?